Dzień dobry Państwu. 1 lipca 2023. Jest dzisiaj sobota. Ja korzystam z okazji, że nie ma Pawła chwilowo w domu, ponieważ poszedł do fryzjera. A ja no właśnie się szykuję. Dzisiaj w ogóle szykuję się. Piękna niespodzianka dla Pawła. Tym razem nie ode mnie. Ale myślę, że no, na pewno od bliskich Pawłowi osób. I trochę im, trochę no, pomagam im w tym sensie, że nie jestem organizatorką absolutnie tej niespodzianki, ale pomagam to wszystko tak przeprowadzić, żeby Paweł o niczym nie wiedział. Także jest godzina 15, Paweł pewnie za chwilę wróci od fryzjera. O 16 chyba się tutaj ci nasi goście pojawią i na tym pewnie się nie skończą te niespodzianki, więc z tego co wiem przynajmniej. Więc szykuje się bardzo miły wieczór. Paweł absolutnie niczego się nie spodziewa, w ogóle nawet nie ma mowy o tym, żeby tam przewidywał, co będziemy robić dzisiaj wieczorem. Kot w ogóle do mnie przyszedł, że bardzo. Więc ja no, muszę trochę przyspieszyć i trochę pewnie będzie to podejrzane, że się tak szykuje, ale może po prostu przekonam go tym, że no tak po prostu chce ładnie wyglądać. Więc działam, bo chcę jeszcze pomalować paznokcie. Jak wróci, to coś czuję, że już zacznie kombinować, co by tu wieczorem zrobić. No i trzeba będzie go jakoś do tej 16 przetrzymać. Działam, żeby właśnie zdążyć i żeby zrobić jak najwięcej, dopóki go nie ma. Ja już jestem gotowa. Paweł siedzi na tarasie. Zaproponowałam mu kawkę dla niepoznaki, bo mamy jeszcze jakieś 15-20 minut. Mam nadzieję, że goście będą na czas. I że nie będę musiała dłużej ściemniać. No Paweł na razie dalej nic nie wie, a widzę, że tu będzie pięknie. Dobra, sprawdziłam, dalej siedzi i coś czyta. To ja idę. Dobra, nie chcę wyjść za wcześnie. Jaja. Ej! Pożyć mordę! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! O Boże! Pies, pies, pies! Pies, kot, wszystko jest! No nie wiem, że no. Poczekaj, bo... Poczekaj. Ja nie mogę! Czekaj. Ale ładny. Muchaj! Jeszcze raz. Jaki scenariusz, ja pierdzielę. O Jezu, o Jezu. No właśnie. Ja cię. No nie. Czadowo. Ale dawaj dobra. Ten komputer, mogę ale to zamknąć? Dobra. Jaki ładny w ogóle. Kurde. Ale śliczny. Już po tej 40 na hamaku tylko leżał. I se popiją. Kierowca niestety.
Okay.